Dzień dobry, witam serdecznie. Piątek, więc ostatnie spotkanie w dniu dzisiejszym, w tym tygodniu, z bieżącą analizą techniczną. Z tej strony Paweł Śliwa. Zaczynamy od rynku walut. euro -dolar. Dwie ostatnie czarne świece oddalają notowania od żółtego oporu. Ja go oznaczyłem literą R w związku z dużą formacją, potencjalnie dużą formacją głowy z ramionami. Ostatnio tłumaczyłem też Znaczenie mniejszego układu, bo prawe ramię rysuje nam fraktala w postaci dokładnie takiego samego kształtu, albo podobnego kształtu, czy znaczy też o formacji RGR. Ja może to opiszę, bo nabiera to coraz większego znaczenia z racji determinacji podaży w ostatnich właśnie dwóch dniach. Zobaczymy, czy to przyniesie stosowne korzyści tej stronie rynku. Już tylko brakuje mi litery G i powinno być. Czyli mamy mały RGR, duże RGR, no i mały RGR oczywiście rozpoczyna dyskusję na temat tego, czy duży zacznie się realizować. Daleko do linii szyi, zarówno w wariancie małym, jak i dużym, bo w wariancie małym ona jest w okolicach 1,0770, w wariancie dużym jest w okolicach 1,0670, więc na razie możemy teoretyzować, to co wiemy to jest przełomane spadcie 1,09, a tym samym też cena kieruje się dalej na południe. Fund brytyjski 1,2650 wczorajsza sesja w całości jest pod tą wartością. Tutaj mieliśmy stosowne szczyty, więc aktywność podaży w tym miejscu, mam tu na myśli podejście od dołu do tej przestrzeni, no zmusza mnie do zastanowienia, czy przypadkiem ta faza przeceny futa się nie rozbuduje, albo inaczej można to ująć bez wyjścia powyżej tego żółtego oporu. Trudno będzie mówić o nowych wyższych wartościach funta do dolara amerykańskiego, dlatego też aktywność podaży w okresach 2650 ma tutaj bardzo duże znaczenie. Nowozelandczyk po okresie sporej wyprzedaży i odbiciu od 0,62 cena sięga niższych wartości. Myślę, że to lepiej będzie widać na wykresie nawet dziennym, bo cena zeszła poniżej 0. Żółtej strefy 0,6080, ja już to przeciągam w prawo, żeby to było widać. Oczywiście to z naruszeniami, ale tego typu sytuacje się zdarzają, więc jeżeli tu się nic nie zmieni, no to notowania pozostaną w tym kanale spadkowym ze szczególnym uwzględnieniem skierowania ceny do dolnego ograniczenia ta tendencja została rozpoczęta na początku tego roku. Jest na razie dość lekko, łagodnie skierowana na południe, no ale te czarne świece rzeczywiście zaczynają tutaj dość mocno dominować i trzeba mieć tego świadomość. Australijczyk. Nie inaczej, aczkolwiek próbuje swoich sił, żeby przedostać się powyżej 0,6640. To jest lokalny, godzinowy opór i bez wyjścia wyżej, no nie ma co mówić, żeby ta seria Niższych szczytów i niższych dołków rozpoczęta na 0,6870 uległa załamaniu. Korekty są dość krótkie, tąpnięcia znaczące, więc widać, że jest dość duża presja na to, żeby spojrzeć na południe. Jeszcze trochę może się okazać, że podaż zdyskontuje w całości tą fazę wzrostu, która była rozpoczęta na początku tego miesiąca, z okolic 0,64. 50. Jeżeli tak się zdarzy, no to oczywiście pojawi się potencjał na to, żeby skierować wzrok jeszcze gdzieś bardziej na południe. Ten scenariusz tutaj nie jest łatwy do rozwikłania, bo przypomnę, że w ramach serii Biały Siec powstał nowy szczyt, czyli było wyjście powyżej 0,67,80, co sugerowało, że Australijczyk ma się całkiem dobrze, a tym samym też możemy założyć dalsze jego umocnienie. Wcześniej mieliśmy nowy Dołek, czyli zejście poniżej 0,6580, No, i w tej chwili, tak naprawdę, troszeczkę uwzględniając dynamikę tej wyprzedaży, przyznam, szczerze, że ja jestem w kłopocie. Oczywiście można było posiłkować się jakąś formacją nieregularną z palety Elliotowskiej, no, ale ta aktywność podaży tutaj jest według mnie trochę za duża, żeby móc nazwać to po prostu korektą. No, Kluczowe wydaje się 0,6640. Jeżeli uda się wyjść powyżej, no to wtedy będzie można mówić, że te dołki z przeszłości, które są tu rozrzucone od marca do maja, wesprą posiadaczy długich pozycji. Kanadyczek. Dokładniej weryfikuje, co się dzieje na porze 1,3250, ale nie udało się. Do końca przebić przez tą strefę. To jest dawne wsparcie, które ma szansę zamienić się w opór. Jeżeli tak, no to oczywiście ja muszę zakładać, że ostatnie białe świece są korektą, a tym samym też ruch na południe. Czyli wyprzedaż tego amerykańskiego może mieć miejsce. No Do tego potrzebujemy trochę więcej informacji, bo wczorajsza świeca nic nam nie wnosi. Klasyczny krzyżyk, czyli dodził świeca niepewności. Jeżeli dzisiaj będzie świeca koloru czarnego, no to przedwczorajsza koloru białego, wczorajsza krzyżyk, plus dzisiaj, jakby był czarny, no to mielibyśmy gwiazdę wieczorną Dość silny układ trzyświecowy, silny układ spadkowy. No więc można byłoby założyć, rzeczywiście, że nowe denko na interwale dziennym powinno być realizowane. USDCHF doskutecznie utrzymuje się poniżej 0,90, ta równa liczba uwzględniając strzałki spadkowe, które ja tutaj już wcześniej rysowałem, no dość mocno dają sobie znacza, bo nie pozwala zapomnieć no i tak długo jak ten scenariusz tutaj jest w mocu no to ja nie będę sięgał o figurę wyżej, bo jest potencjał na to, żeby opór wytrzymał Tutaj działania strony popytowej, a tym samym też skierował się w stronę nowych minimum, czyli zejście poniżej 0,88 powinno być brane na pewno pod uwagę jako jeden z możliwych scenariuszy. Także mamy trzy ceny: 0,91, 0,90 i 0,88,20 jako trzy kluczowe obszary, które są dla tego instrumentu. Teraz ważne. USDN powoli, ale systematycznie zbliża się do 145. Według mnie to jest opór, który ma dość duże znaczenie, patrząc z perspektywy wykresu dziennego, ale też i tygodniowego. Więc jeżeli jakieś wyhamowanie po silnym wykupieniu dolara amerykańskiego w stosunku do Jena miałoby nastąpić, to to jest ciekawa przestrzeń, żeby. Taka korekta się pojawiła. 142,20 to jest naturalny kandydat na koniec korekty wyższego rzędu i ten miejsce biorę pod uwagę szczególnie, że ono mniej więcej pokrywa się z aktualnie linią poprowadzoną po dołkach, jeżeli cena wyjdzie powyżej wczorajszych maksimów, czyli 140. 5 czy mówimy o tej czerwonej e, linii, no to zwiększa się oczywiście presja na to, żeby spoglądać już znacznie wyżej, bo wtedy będziemy mówić o o nawet 10 figur, a tak i sięgali naprawdę po ekstremalnie wysokie wartości dla tej pary walutowej. Surowce. Spoglądam na ropę, ale to tak naprawdę szybciutko, bo tu się niewiele zmieniło i zaproszę Państwa po prostu do otworzenia wideo z dnia wczorajszego, przedwczorajszego, przed, przedwczorajszego, bo na każdym z nich przywołuję te same ceny i tu się nic nie zmienia. Czyli 67,50 jako wsparcie wybranione, opór nietknięty, bo tam 74, a w tej chwili jest jeszcze strefa lokalna, która na godzinówce tutaj służy też na 30, 70 dolarów dzisiaj testowana, więc jak cena wyjdzie 70, no to nie Niebieski opór oczywiście może być testowany. W przypadku ropy Brent no to żółty i pomarańczowy kolor. To są najbliższe ograniczenia. odbicia od żółtego zaprasza do tego, żeby skierować wzrok na 78 dolarów za paryłkę tego surowca. Dopóki nie będzie wybicia z tej konsolidacji, to ja tutaj żadnych nowych teorii nie będę wdrażał. Złoto. 1900 już mówiłem, że w dniu wczorajszym było dotknięte dolny cień w tym obszarze wskazuje z czasie sesji, wskazuje, że chętnych na zakupy nie brakowało. Pytanie, czy pozwoli to na zmianę tej aktualnej tendencji. Rzeczywiście te wzrosty dziś tutaj się uwypuklą i będzie można myśleć o powrocie w stronę 1955. Ja dalej na pewno sięgać nie będę, no bo mam też z tyłu głowy, co się dzieje, kiedy cena odbija się od 2070. Mieliśmy dwa takie przypadki i wtedy najczęściej te wsparcia to były tylko i wyłącznie obszary, gdzie przez chwilę czarne świeca się zatrzymywały. Więc nie zdziwię się, że 1900 za dużego jako wsparcie, za dużego oporu nie będzie stawiać czarnym świecą i wtedy w okolice 1850, 1815, przepraszam, będę kierował swój wzrok srebro. Utknęło troszeczkę pomiędzy 23.30 a 22. Przypomnę, że tendencja ogólnie jest spadkowa, bo od góry pomarańczowa strefa została przełamana, więc mamy impuls spadkowy, więc podejście do 23.30 to jest korekta, więc powinno być próba zejścia poniżej 22 jako kolejny impuls spadkowy, tak? czyli te czarne świece zaczynają tu dominować, więc one powinny przyłamywać te kolejne ograniczenia. 22 jest najbliższym z nich. Indeksy. 16100 na kontraktach terminowych na dax to było ograniczenie lokalne. Używam czasu przeszłego, ponieważ obecnie widać próbę wyjścia powyżej tej żółtej strefy. Ja ją oglądam na wykresie 4-godzinowym. I to byłoby zgodne z zasadą wynikającą z sekwencji równości korek. Ja przypomnę, że spadki z końca maja. Mają swojego bliźniaka w postaci bieżącej przeceny, linia f 100 więc jeżeli mamy taką sekwencję, to istnieje duża szansa na to, że trend będzie kontynuowany. 1600 było pierwszą przeszkodą, 16300 jest kolejną, więc jeżeli uda się przełamać to to DAX będzie wchodził na nowe, <coughs> nowe terytoria. Co do zmiany trendu, ja jestem daleki od tego bo linia oczywiście poprowadzona na skierowana jest do góry z naruszeniem, ale sekwencja równości korekt nie pozwala mi tutaj gdzieś mocno spoglądać na południe. No Są sygnały jakieś ostrzegawcze w postaci MACD, ale jeżeli białe świece się pojawią na tym wykresie, to je MACD nie będzie miało wyboru, tylko odskoczy od linii 0 i zacznie przybierać na wartości. NASDAQ pozostaje poniżej 15200, to jest obszar, który w przeszłości charakteryzował się dużą aktywnością niedźwiedzi, więc jeżeli się nic tutaj nie zmieni, no to ja właśnie spoglądam na ten układ, tą zieloną strefę w ten sposób. Jest przestrzeń na to, żeby rozbudowała się korekta, bo linia trendu wzrostowego jest poniżej 14800, a to jest jedno z ograniczeń, które tutaj bym przywołał. Więc tym samym też nie zdziwię się, jeżeli czarne świece zagoszczą w najbliższych dniach, a co nie zmieniłoby charakterystyki wykresu w takim szerszej perspektywie, ale rozbudowałoby w cenie i w czasie ruch wtórny. Przypomnę, że RSI było bardzo wysoko, więc w tej chwili sobie odpoczywa i może dalej odpoczywać, mogłoby dalej odpoczywać, jeżeli właśnie te czarne świece by się przełamały niżej. Inaczej rzecz ujmując, to no trudno mówić o ataku no nowy szczyt, tak długo jak cena jest poniżej 15200, więc to jest kluczowy element tej układanki dla byków. US30 34200 to, to chyba znamy scenariusz, co się zwykle dzieje, kiedy od dołu jest testowane to miejsce. Nie powiem, że tutaj mamy jakieś sygnały już rynkowe, że tworzy się lokalny szczyt, bo równie dobrze. Notowania dzisiaj mogą wyjść powyżej, a tym samym też będziemy mieli taką korektę, która po prostu zahaczyła o konsolidację. Szkoda, że to wygląda w ten sposób, a nie inaczej, bo budzi wątpliwość, czy przypadkiem cena nie będzie chciała pozostać poniżej tej niebieskiej strefy, tak jak to miało miejsce w przeszłości. No ale wcześniej czy później każda konsolidacja się kończy, przychodzi silny, przychodzą silniejsze ruchy rynkowe, które wyznaczają nowe. Maksima, czy też nowe minima. Sp 500 cofnięcie do niebieskiej strefy, ja już to przybliżę. Tutaj żeśmy zakładali, że może powstać potencjalnie dołek, czyli mamy środkomolenie Bollingera to jest 4400 punktów, no trochę niż 4,380. Białe świece z ostatnich sesji powoli, ale systematycznie próbują wracać do tego głównego trendu, a ten jest wzrostowy, więc 4,550, 4,600 to jest obszar, który mnie bardzo interesuje z perspektywy Aktywności niedźwiedzi. Tam bym się spodziewał jakiegoś większego i większej korekty, która mogłaby zatrzymać te bieżące wzrosty. A na wykresie tygodniowym, dzisiaj mamy piątek, więc ostatni dzień sesji. Przypomnę, że ten wskaźnik troszeczkę upomina się o coś większego niż tylko i wyłącznie takie kilkudniową przecenę. Ona raczej była rozbudowana bardziej w czasie, patrząc na wykres dzienny niż w cenie. No ale mimo wszystko nie zmienia to postaci rzeczy, że trzeba mieć gdzieś z głowy, głowy, że SP500 jest nie jest stanie. O tak, może niekoniecznie jest drogie, ale nie jest tanie. WIG20 pozostaje pod wpływem wzrostowej linii trendu. 2030-2040, patrząc w liniach poziomych, można byłoby traktować jako wsparcie. No sytuacja nie jest łatwa, bo przeciąga nam się trochę w bok ten ruch które aktualnie widzimy odbicie od 2100, wstęga Bollingera powoli zaczyna się zawężać, co by sugerowało, że możemy mieć do czynienia z jakąś konsolidacją. No ale w takich zwykłych strukturach patrząc, no to oczywiście mamy do czynienia z korektą i trzeba zakładać, że kolejne maksima mogą być tutaj zdobywane. Mam na myśli 2200 czy 2250. Ale poczekajmy z tym do końca dzisiejszej sesji, może o początku przyszłej, bo jeżeli notowania zostaną poniżej, no tych linii mam tutaj sporo, ale główna, która mi chodzi po głowie, to jest 2030, to jest miejsce, w której niedźwiedzie też czuli się bardzo Dobrze, ale do tego potrzebowałbym jakiejś większej świecy koloru czarnego, żeby zepchnąć te notowania niżej i pokazać rzeczywiście, że to miejsce ma dla tej strony rynku jakieś znaczenie. Na razie to jest raczej symboliczne, więc trzeba tutaj chwilę cierpliwości wykazać i raczej zakładać, że mamy do czynienia z ruchem korekcyjnym w ramach bieżącego trendu. Tyle co przygotowałem na dzisiaj. Ja serdecznie dziękuję, zapraszam Państwa na. Poniedziałek będziemy dalej weryfikowali, co się pozmieniało w ciągu dzisiejszej sesji. No i oczywiście robili pewne projekcje też na przyszłość. Dziękuję. Do usłyszenia.